Cześć! Nagrywając ostatnio film ze stylizacjami, trochę narzekałam na ten temat, że mało jest stylizacji w sklepach kolorowych. No i w końcu przyszła wiosna, przyszło lato i pojawiła się w sklepach taka feria barw, że jestem content. Przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o stylizację, to aktualna moda jest dość nietuzinkowa, dość trudna do ogarnięcia w tym sezonie i mam takie czasami wrażenie, że łatwo zahacza o kicz. I z jednej strony troszkę ciężko mi się było po niej poruszać, ale jakoś tak ona zadziałała na mnie kreatywnie, że skomponowałam dzisiaj kilka stylizacji i chciałabym Wam pokazać. Będą one bazować nie tylko na tych takich mega kolorowych i dość trudnych do ogrania elementach ubioru, ale też będzie coś bardziej stonowanego, coś co na przykład zakładam do pracy. Będą też perełki z AliExpress, więc mam nadzieję, że będzie to film, który Was zaciekawi. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Hey Happiness. Możecie kojarzyć tę markę, bo brzmi dość podobnie jak Happiness Boutique i dokładnie jest to ta sama marka, tylko się przebranżowiła. Wydaje mi się, że jest teraz taka bardziej inkluzywna, nazwa jest łatwiejsza do wymówienia nawet dla osób, które nie bardzo ogarniają właśnie jak tam stawiać akcenty w nazwie, więc ja osobiście mniej będzie cięcia w tym filmie, bo nie będę mylić nazwy. W każdym razie w poprzednim filmie również podejmowaliśmy wspólne działania, ponieważ tam Państwo byli zadowoleni z tych działań, więc postanowiliśmy przedłużyć akcję promocyjną. I poprzednia akcja promocyjna, i również ona zostaje przedłużona na teraz, to jest to, że na hasło będziecie miały 10% rabatu przy zamówieniu za 29 euro. Ale dodatkowo, coś czego wcześniej nie było, jeżeli złożycie zamówienie za 39 euro, więc niewiele więcej, dostaniecie dodatkową nagrodę niespodziankę. Całe te szczegóły, wszystkie daty, jaki kod, do kiedy to trwa, a nie trwa długo, bo jeżeli dobrze pamiętam, to do końca lipca będzie trwała promocja i 10 dni od opublikowania tego filmu, więc tak naprawdę niezbyt długo. Także jeżeli tylko jesteście wstępnie zainteresowane, to zerknijcie sobie w opis pod filmem, tam będą wyszczególnione wszystkie szczegóły, wszystkie daty, więc żebyście po prostu wiedziały, w jakich tam terminach się trzymać. I ja dzisiaj będę Wam pokazywała też stylizację w oparciu m.in. o dodaniu takiej pikanterii przy pomocy tej biżuterii. Ale już przechodzimy do stylizacji. Pierwsza stylizacja, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, jest taka typowo wakacyjna. Troszkę kojarzy mi się z takim westernowym stylem, ale ma też coś takiego a la cygańskiego, gypsy. Coś w ten deseń, prawdopodobnie przez te falbanki. I moje drogie, top, który tutaj mam, to jest top z AliExpress. Nie spodziewałam się, że będzie to aż tak przyjemny do noszenia top, bo materiałowo on nie powala. No, to jest AliExpress, to trochę czuć, że to jest AliExpress, natomiast jeżeli chodzi o to, jak on jest komfortowy, w ogóle nie ciągnie. Czasami tak mam, że jeżeli mam ubrania, które są wiązane na szyi, to one się albo wpijają w kark, albo ciągną. Tutaj w ogóle tego efektu nie ma. I jednocześnie pomimo tego, że nie noszę biustonosza pod tym topem, to wszystko wygląda naprawdę schludnie, dobrze trzyma. Ma biust, nie ma szans, żeby cokolwiek wyskoczyło tyłem, przodem, bokiem, jakkolwiek górą, dołem. Wszystko jest odpowiednio trzymane właśnie dzięki tutaj sznureczkom, których jest dość dużo, nie tylko je można przywiązać sobie na szyi, ale też właśnie pod biustem i wszystko jest dobrze trzymane. A jednocześnie dzięki fajnemu wycięciu z tyłu pleców, no po prostu nie jest tak gorąco i jest troszeczkę chłodniej. No i ze względu na to, że zdecydowałam się na top, który jest taki brązowy, no to postanowiłam do niego sobie skomplikować sukienkę. To jest akurat sukienka, którą ja już dość dawno kupiłam, chyba ponad rok temu, dwa lata temu w takim no-name'owym sklepie. Ja bardzo Was zachęcam do tego, żeby właśnie odwiedzać sobie takie mniejsze butiki, jeżeli gdzieś macie w swojej okolicy, bo często można dorwać tam perełki. To jest polskiej produkcji sukienka. Podlinkuję Wam nazwę tej marki. Nie mam tutaj na metce. Nazwę sklepu ja sobie przypomnę i ja sobie miałam wszystkie linki i dam w opisie pod filmem, bo to kupiłam w Kłobucku na rynku, więc jeżeli jesteście z okolicy, to możecie sobie tam zerkać. No jest rewelacyjna, ja ją już nie pierwszy sezon noszę, ja ją zabieram ze sobą na różnego rodzaju wyjazdy i ona się w ogóle ani nie mnie, ani nie drze. Mogę ją prać bez problemu i po prostu nic się z nią nie dzieje. Naprawdę bardzo dobrej jakości spódniczka. I dobrałam do tego klapki.
Do tej stylizacji dobrałam klapki, które są z TK Maxa, są z marki Marco Polo, więc jak na klapki były dość drogie, ale są niesamowicie wygodne. No i jeszcze jako podkreślenie stylizacji torebka. I tą torebkę też niejednokrotnie Wam dzisiaj pokażę. Jest to torebka robiona ręcznie, marki Malutka Manufaktura. Pani, która właśnie robi te torebki i plecaczki, tam jest różne są modele, różne kolory, różne wzory, robi to wszystko ręcznie, więc po prostu wow, mega taka, wiecie, precyzyjna robota, ale jestem bardzo zadowolona właśnie z tej torebki i ona idealnie wpasowuje się na wakacje przez ten właśnie kolor, przez te plecionki, to dodatkowo tak właśnie gdzieś kojarzy mi się z letnimi stylizacjami, tak naprawdę każde ubranie, gdzie dołożymy taką torebkę, zawsze nabiera takiego letniego sznytu. Kolejna stylizacja, również top z AliExpress. Tutaj przyznam, że na początku zdecydowałam się na spodenki z New Yorkera i one mają dość taki specyficzny kolor. Z jednej strony on jest super, ale z drugiej strony bardzo łatwo jest przesadzić i zrobić taką bardzo, wiecie, cukierkową stylizację, więc dobierając do tego czarny, welurowy top i do tego szpilki, troszeczkę nadajemy całej tej stylizacji pazura. W kwestii dodatków. Szpileczki są z CCC i one ogólnie wyglądają super. To jest imitacja skóry, sandałki na cienkiej szpilce, złote dodatki. Ja bardzo lubię właśnie iż złotą biżuterię, dobrze się w tym czuję, więc jeżeli mam jakieś elementy na przykład przy pasku, przy torebce, przy butach, wolę, żeby to było w złocie, bo wiem, że bardziej mi to będzie pasowało do biżuterii, którą noszę na co dzień. Te szpilki nie należą do najwygodniejszych, natomiast no, robią robotę, wyglądają cudnie przy całej stylizacji i dodają jej takiego niesamowitego, eleganckiego wymiaru. Natomiast torebka, którą dobrałam do tej stylizacji, to jest torebka, którą noszę sobie normalnie na co dzień do pracy, bo ona jest mega pojemna. I to jest torebka ze sztucznej skóry z taką właśnie imitacją krokodyla. Ja już ją Wam pokazywałam na Instagramie i dostałam właśnie tak pół na pół komentarze, że ładna albo że nieładna. No, ja przyznam szczerze, że z jednej strony ona jest bardzo uniwersalna ze względu na ten swój beżowy kolor, bo pasuje zarówno do letnich stylizacji, ale czy na jesień, czy na zimę, gdzie ja czasami, no często noszę pastele zimą, to będzie po prostu odpowiadać. A dzięki właśnie temu tłoczeniu, ala taka wężowa, krokodylowa skóra, to po prostu coś na tej torebce się dzieje i to sprawia, że ona nie jest nudna. Mega jest pojemna, wszystko mi się w niej mieści, cały wszechświat i jeszcze trochę. I z tego powodu mega, mega się cieszę, że udało mi się ją zakupić. I ja ją kupiłam w TK Maxie. To jest marka Gianotti. Natomiast kupiłam w TK Maxie, no i niestety w TK Maxie wiecie jak jest. Jest jakiś rzut, coś jest i za chwilę tego nie ma. Więc jak ja ją zobaczyłam, no to od razu stwierdziłam, nie zastanawiam się dwa razy i kupuję. Jest dość ciężka jak na torebkę. Jeszcze jak się coś do niej naładuje, to faktycznie jak na torebkę jest ciężka. No ale przynajmniej jeżeli chodzi o moje codzienne potrzeby, potrzebuję czegoś mega pojemnego. No i ona się tutaj idealnie sprawdza. Kolejna stylizacja. Po raz kolejny mamy tutaj coś, co może nam zagrać typowo cukierkowo. No słuchajcie, jak się patrzy. Miniówka. Różowa. Z rozcięciem. No czy to może wyglądać dobrze? Można to ograć w sposób 100% cukierkowy i sweetaśny. Jasne, jak najbardziej. Natomiast, żeby nadać tej stylizacji pazura, to postanowiłam dodać do tego mega ciężkie buty i właśnie jeszcze podkreślić to takim topem, który, nie wiem, ale on ma coś w sobie a la matrixowego. Sama nie wiem, dlaczego mi się to tak kojarzy, czemu akurat, ale od kiedy pierwszy raz go założyłam, to od razu jakoś tak pomyślałam o takich bardzo futurystycznych, lekko może apokaliptycznych klimatach, cyfrowych i gdzieś ten matrix mi się tak z tym wszystkim mocno skojarzył. Natomiast buty zamówiłam na Born to Be. I te buty z jednej strony tutaj nam najbardziej tą stylizację robią, ale z drugiej strony to są buty typowo do zdjęć. Obawiam się, że ja nie będę w stanie w nich chodzić, bo one są tak plastikowe do granic możliwości, że masakra. Jeżeli chodzi o taką stylizację z butami, z dodatkiem kieszonek, mi się to, wiecie, podoba na zdjęciach, natomiast nie jestem pewna, czy ja byłabym w stanie w czymś takim chodzić. Nigdy nie miałam też takich ciężkich buciorów. No i wiem, że są właśnie jakieś marki oryginalne, buty w tym stylu, natomiast z całą pewnością nie chciałabym wydawać aż takiej kwoty na buty, które nie wiem, czy będę nosić. No i wyświetliła mi się właśnie reklama marki Born to Be na Instagramie z tymi butami i stwierdziłam, ok, te 200 mogę zainwestować, jeszcze była dodatkowo promocja, no bo wiecie, to są buty takie typowo jesienne, a ja je kupowałam gdzieś w okresie późnej wiosny, więc była na nie dodatkowo promocja i chyba za nie zapłaciłam jakieś 180 zł, coś koło tego.
Więc stwierdziłam, ok, zobaczę, czy będę się w tego typu obuwiu dobrze czuła, w sensie takim wizualnym, i może wtedy się zastanowię nad zakupem lepszej jakości tych butów. I powiem Wam tak, że no na razie jest lato, więc jeszcze sobie w nich nie pochodziłam i nie wiem, czy będę w nich chodzić, czy ja się w tej stylizacji tak odnajdę. Możecie mi napisać, co sądzicie konkretnie o tej stylizacji, którą dzisiaj Wam przygotowałam. Natomiast z całą pewnością będę próbowała je sobie ponosić. Ale raczej te konkretnie buty z tego Born to Be to będą dla mnie buty do zdjęć, nie do chodzenia przez cały dzień, bo one są tak plastikowe straszliwie i tak się w nich stopa poci, że to jest jakaś masakra, jakieś nieporozumienie. I co najśmieszniejsze, bo po Born to Be spodziewałam się... No tam są ubrania, wiecie, w dobrej cenie i w miarę dobrej jakości, takiej sieciówkowej, więc jednak spodziewałam się takiej sieciówkowej jakości. Słuchajcie, te buty to jest autentycznie jakość z targu. Autentycznie i nie kłamie, bo jeżeli chodzi o te buty, to jest marka Vices. Nie wiem, jak to się czyta, Vices, czy Vices, czy Vices, nie mam pojęcia, natomiast ja tą markę bardzo dobrze kojarzę właśnie przez to, że jak bywam na targu, to tam są buty dokładnie tej marki, no nie? I to są takie buty typowo plastikowe. I nigdzie na Born to Be nie było napisane producenta, albo ja gdzieś nie doczytałam, no w każdym razie nie była to informacja, która by się mi szybko rzuciła w oczy, więc kiedy przyszło to do mnie i zobaczyłam opakowanie z tą nazwą Vices, to po prostu nawet Adrian powiedział, słuchaj, to może zobaczymy, nie ubieraj ich jeszcze, nie noś, pojedziemy na targ, zobaczymy, czy one tam są i może kupisz je taniej, a ty odeślesz. No niestety, ponieważ to już była właśnie jakaś tam późna wiosna, no to wiecie, targ dopasowuje się bardzo mocno do sezonu tego, co jest w tym momencie, nie myśli na zapas, więc no tych butów już tam nie znalazłam, ale przyznam szczerze, że na jesień na pewno będę zaglądać, sprawdzać, czy tego typu buty tam są. Więc ogólnie, jeżeli chodzi o całość stylizacji, ona mi się podoba. Myślę, że będę próbowała tak nosić, tylko może bardziej, wiecie, chłodne sierpniowe wieczory, takie bardziej słoneczne wrześniowe dni, więc myślę, że wtedy będę częściej sobie tą stylóweczkę zakładała, no bo teraz po prostu w lecie to stopa w tych butach straszliwie się męczy i poci. No i jak już jesteśmy przy tych takich właśnie elementach ubiorów, które są dość trudne do ogarnięcia, tak jak tamte spodnie różowe czy spódniczka różowa, słuchajcie, to jest sukienka, którą zamówiłam jakoś tak bardzo szybko w tym okresie, po tym jak poprzedni film stylizacyjny Wam robiłam. Ja tak bardzo potrzebowałam czegoś kolorowego. To była już taka, wiecie, to, pamiętam, że wtedy był kwiecień, kiedy jeszcze sypał śnieg, było zimno, ta pandemia, kiedy trzeba było nosić wszędzie maseczki i w ludzi i we mnie też wstąpiła taka niechęć, taka rezygnacja, brak radości z czegokolwiek. I żeby poprawić sobie humor, zamówiłam z AliExpress to cudo. Ona jest tak mega kolorowa i jak ona się pięknie mieni, kiedy się obraca i kiedy Wam pokazałam się w tej sukience, dostałam dużo pytań w ogóle, jak ona jest zrobiona, z czego to jest zrobione. Więc tutaj jest po prostu materiał taki różowy i on jest, na niego jest nałożony taki tiul, który się po prostu całkowicie osobno układa, marszczy i właśnie wtedy tworzy takie bardzo piękne przejścia. Ogólnie sukienka jest totalnie super, bardzo ładnie podkreśla kształty. Więc ogólnie mega, mega jestem z niej zadowolona, no i jest to coś wyjątkowego, bardzo przykuwa uwagę, jeżeli chodzi o jej wygląd. No i właśnie, żeby ta stylizacja nie była taka total Barbie, bo łatwo jest iść w tę stronę, mając tę sukienkę, to ja bardziej stawiam na ogranie takimi letnimi dodatkami troszkę plażowymi. Czyli na przykład nie szpilki, tylko klapeczki na płaskim obcasie i na przykład nie jakaś tam gładka torebka, tylko właśnie z tą plecionką. I w ten sposób mamy troszeczkę taką bardziej stylizację na wyjście na plażę, niż do jakiegoś, nie wiem, miasta czy do klubu, właśnie taka bardziej plażowa stylizacja, no ale jest kolorowo i jest letnio. Ale kolejna sukienka z AliExpress to już jest coś całkiem innego. Również ma piękne przeszycia, więc ładnie dopasowuje się do figury. Ale to, co jest w niej najpiękniejsze, to ten tył i te drapowania, wycięte mocno plecy. Więc to jest sukienka, do której nie da się założyć biustonosza albo taki typowo przyklejany. Natomiast bardzo podkreśla sylwetkę, wygląda super. No i tutaj ze względu na to, że ta sukienka w tej czerwieni jest troszeczkę mniej krzykliwa, ciut bardziej elegancka niż tamta wcześniejsza, to tutaj już pozwoliłam sobie na dodatek właśnie takich szpileczek, właśnie takiego cięższego naszyjnika i myślę, że ta stylizacja na jakieś wieczorne wyjście, na jakąś randkę, no byłaby naprawdę spoko.
No ale przecież sukienki latem to jest must have i nie tylko jeżeli chodzi o spędzanie czasu wolnego, ale również jeżeli chodzi o wyjście na przykład do pracy czy jakieś bardziej oficjalne spotkanie. I tutaj zdecydowałam się na czarną sukienkę w tym szale kolorystycznym, który miałam. No przyznajmy sobie szczerze, coś takiego bardziej stonowanego też trzeba mieć, więc zdecydowałam się na czarną sukienkę również z tym drapowaniem, ale tutaj po środku, co pięknie maskuje brzuch. Laski, korzystam z tego, naprawdę brzuch wygląda zdecydowanie na bardziej płaski, więc gdybyśmy coś tam zjadły czy cokolwiek, naprawdę fajnie się układa. Pięknie też dopasowuje się do kształtu sylwetki, super. Dzięki temu, że mamy tu... Ups! Dzięki temu, że są tutaj sznurki, jesteśmy w stanie dopasować sobie to, jak chcemy mieć głęboki dekolt i też jak długą chcemy mieć tą sukienkę. Ona może być krótsza, może taka przed kolano, może być dłuższa za kolano, więc to sobie dopasowujemy wedle naszego uznania. I właśnie w tej sukience ja na przykład chodzę do pracy, bo ona jest w całej tej swojej formie taka naprawdę ma w sobie coś oficjalnego, więc ja przykładowo często ją sobie noszę do pracy, ale tutaj widzicie stylizację już taką bardziej wieczorową, z pazurem właśnie. Myślę, że mogłabym do jakiejś restauracji przykładowo tak sobie iść. I jeszcze jeżeli chodzi o tą sukienkę tubę, to ona jest ze sklepu Monki. Ja mam z tym sklepem Monki taki trochę problem, że tam, jeżeli coś zamówię, co mi się podoba, to jest to naprawdę super jakości i pięknie wygląda, świetnie się zarówno to nosi, jak i robi z tym zdjęcia, bo to się dobrze układa. Więc Monki ma troszeczkę, jak na sieciówkę, droższe ubrania, ale robią robotę. Natomiast jest tam też dużo tak dziwnych ubrań, których ja na przykład totalnie nie wiem, jak mogłabym je ogarnąć i się w nie ubrać. Więc jest to taka moda naprawdę dla osób, które mają wizję, ale lubię właśnie w tym sklepie buszować, bo kiedy już coś tam znajdę, to zazwyczaj jest to perełka. No i właśnie do takiej gładkiej sukienki z tymi drapowaniami, które kojarzą mi się troszeczkę z takim pazurem, no to właśnie postanowiłam dobrać torebkę ze zwierzęcym motywem. To jest torebka, którą ja sobie kupiłam w New Looku. Kiedy New Look wychodził z Polski, były mega wyprzedaże i ta torebka kosztowała 50 zł. Ona mi się podobała od dłuższego czasu, ale w regularnej cenie chyba ponad 100 kosztowała. No nie byłabym w stanie wydać na torebkę, którą wiedziałam, że nie będę zbyt często używać, no bo ona jest dość krzykliwa, rażąca i przykuwająca mocną uwagę. Ale kiedy była za 50, stwierdziłam ok. I rzeczywiście jest to torebka, którą ja raptem 2-3 razy w roku noszę. Natomiast jak już ją zakładam, to ona sama w sobie jest czymś takim bardzo eleganckim i zwracającym na siebie uwagę. No i przykładowo do takiej bardziej klasycznej stylizacji, jeżeli chcę coś podkręcić, no to ona wtedy się wpasowuje idealnie. Lato przy całej swojej wspaniałości, no niestety w Polsce takie jest, że bywa chłodne. I dlatego lato nie może się dla mnie obyć bez spodni z szerokimi nogawkami w stylu culotte, culotte, tak to się chyba wymawia. Czyli to są takie spodnie, które są bardziej dopasowane w tej części w pasie, też w biodrach, ale bardzo szeroko rozchodzi się w dolnej części nóg. I tego typu krój spodni jest dla mnie o tyle dobry, że moje grube uda nie dotykają się ze sobą i się nie pocą, więc nawet jeżeli temperatura nie jest chłodna, ale taka cieplejsza, a ja z jakichś względów nie chcę zakładać czegoś krótkiego, wolę coś dłuższego, to tego typu spodnie są bardzo przewiewne. I do nich dobieram sobie bluzkę, hiszpankę z New Yorkera, spodnie są z Born to Be i w przeciwieństwie do tamtych butów, no już są takiej naprawdę dobrej jakości sieciówkowej, a nie były zbyt drogie. Ja w ogóle na początku kupiłam inny kolor tych spodni, takie fioletowe i były jeszcze piękniejsze, ale niestety zamówiłam rozmiar chyba S-kę i były na mnie zbyt ciasne i potem odesłałam i zamówiłam M-kę, M-kę już nie było w tamtym fioletowym kolorze, więc zostałam przy tych niebieskich, ale tamte fioletowe były jeszcze piękniejsze. No i właśnie do tego sobie dobrałam taką z New Yorkera bluzkę hiszpankę, którą można nosić właśnie albo tak, że mam te ramiona nałożone, można je ściągnąć niżej, więc też w zależności od tego, jak tam bardziej wolę. I dodałam sobie do tego plecioną torebkę oraz buty z właśnie takim z CCC, z dodatkiem właśnie tych takich przeszyć, więc ta stylizacja całkowicie nabrała takiego letniego stylu. I na sam koniec taka troszkę stylizacja w paryskim stylu, czyli mamy tutaj czerń, biel i po prostu aż prosiłoby się o jakąś czerwoną pomadkę albo jakieś czerwone szpilki lub balerinki.
Też mamy tutaj spodnie w takim stylu culottów, tylko tu jest inny materiał. One są z Tailway i one już są bardziej ciężkie, więc one nie tworzą aż tak bardzo lekkiego efektu. Natomiast również są takie poszerzane ku dołowi i bardzo ładnie się układają na lato, idealne, przewiewne. I ponieważ one mają taki wyższy stan, w tym wyższym stanie w talii jest pasek, który naprawdę super wygląda, nie chciałabym go zdejmować czy zasłaniać, no to dlatego bardzo króciutki top. Ten top również jest z Tailway i w całości nie wydaje się, że ten top jest aż tak króciutki, właśnie dzięki tej całej stylizacji, ale właśnie spodnie w stylu culotty, które jeszcze mają wyższy stan, no pięknie modelują sylwetkę i wygląda się tak, jakby się te nogi miało do samego nieba, nawet jak się jest takim krasnalem jak ja. No i jeszcze jedna ostatnia stylizacja, którą też już na mnie dzisiaj widzicie. Jest to stylizacja z shortami i moje drogie chyba doszło do tego, że w końcu udało mi się znaleźć idealne shorty. No może idealne to trochę za dużo powiedziane, ale naprawdę jest nieźle. Ja już od wielu sezonów szukałam dobrze dopasowanych i dobrze wyglądających shortów. Wydawało mi się, że w zeszłym roku znalazłam ok, ale jednak w tym roku widzę, że kurde, nie jest to, czego szukałam i znowu zaczęłam szukać na nowo. I te, które widzicie, znalazłam w Pull & Bear. Przyznam, że już byłam w pewnym momencie w takiej desperacji, że myślałam, że zrobię wspólnie z Wami film pod tytułem Mierzę shorty w sieciówkach, bo po prostu miałam ochotę iść do wszystkich sieciówek, jakie są, i mierzyć shorty, aż w końcu trafię na te idealne, bo już nie miałam pomysłu, jakich shortów ja tak naprawdę powinnam szukać. No ale udało się. Faktycznie, będąc w Pull & Bear, wzięłam do przymierzania wszystkie shorty, jakie były, czy mi się już podobały, czy nie. Wzięłam wszystkie i mierzyłam po kolei, jak leci. No i w końcu trafiłam na takie, które okazały się, że mi pasują, więc mega się cieszę. No i tą stylizację, którą widzicie, bardziej ogarnęłam w takim sportowym stylu, więc oczywiście biały top, który jest po prostu idealnym wyborem do jeansów, zawsze to wygląda dobrze. I do tego dobrałam dodatki fila, białe buty i różowa torebka, taka łososiowa. I z tymi dodatkami wiąże się taka zabawna historia, bo jeżeli chodzi o buty marki Fila, ja już miałam jedne w swojej kolekcji i one ogólnie wyglądają super, ale są w jakiś taki dziwny sposób skrojone, że nie do końca gdzieś one mi pasowały, bo na długość niby były dobre, ale były bardzo wąskie w palcach, przez co właśnie zaczynał mi często wrastać paznokieć w kciuku u stopy. Więc stwierdziłam, kupię sobie rozmiar większy. No i będąc w Deśmanie, gdzie akurat były te buty Fila, bo chciałam już nie zamawiać przez internet, tylko sobie przymierzyć na stopę, pochodzić po sklepie, zobaczyć, czy te rozmiar większe będą lepsze w palcach. I ogólnie są, ale wypadają mi, jeżeli chodzi o piętę, więc będę musiała kupić sobie jakąś wkładkę. Tamtych butów nie sprzedaję, które mam, bo stwierdziłam, no ja nie wiem, czy mam w takim razie nosić 37 czy 36, jeżeli chodzi o File. I ponieważ nie mam lepszego pomysłu na to, to mam dwie pary i będę chyba nosiła sobie zamiennie. Natomiast będąc właśnie po te buty, od razu właśnie zobaczyłam, że są sportowe torebki. Marki Fila właśnie były w Deichmannie. I początkowo chciałam torebkę w takim sportowym stylu, bo kiedy jedziemy gdzieś tak właśnie na szybko, na jakieś zakupy, czy na jakąś wycieczkę, żebym ja miała coś a la plecak, torebka, ale taką bardziej sportową, kiedy ubieram się bardziej na sportowo, żeby mi to pasowało. No i początkowo spodobała mi się torebka Fila, która była w bardziej stonowanych kolorach, ale Adrian jak zobaczył to, mówi: Aga, przecież to jest torebka dla Ciebie. Ja tak patrzę, mówię, no ale nie za dużo tutaj tego efektu holo. A on tak patrzy na mnie i mówi: Aga, ja mam za mało brokatu, jeszcze byś tutaj dokleiła, dosypiemy tego brokatu, ty się nic nie martw. Słuchajcie, już nawet sprzedawczyni miała z nas polewkę, bo mi ta torebka autentycznie się podoba, ale się trochę obawiam, że może za dużo się tutaj dzieje. Mimo wszystko, suma summarum, cieszę się, że ją zabrałam, bo ona naprawdę sprawia, że cała stylizacja, poza tym, że jest sportowa, to po prostu nabiera jakiegoś takiego nonszalanckiego stylu, bardziej radosnego i jest takim, wiecie, takim pstryczkiem w nos, takim puszczeniem oczka w tę stronę, że hej, moda nie zawsze musi być poważna, może czasami zahaczać o kicz, ale to właśnie w tym sezonie jest in. Więc to są stylizacje na lato 2021. Jeżeli chodzi o te stylówki, tak naprawdę w większości chodzę może tylko bez tych sukienek, które są takie kuse, to spokojnie mogę je sobie zakładać do pracy. No i jedynie jeżeli chodzi o te ciężkie buciory, to mam taką zagwozdkę, czy faktycznie te buty to będzie coś, co mi na dłużej zostanie ze mną i czy to mi przypadnie do gustu. Jestem bardzo ciekawa, czy znalazłyście wśród tych ubrań coś dla siebie. Większość z nich jest tak naprawdę z aktualnych sieciówek, z tych promocji, które właśnie teraz są, lub które były troszeczkę wcześniej. Postaram się znaleźć te ubrania na stronach internetowych albo chociaż napisać Wam markę, więc wszystkie szczegóły znajdziecie poniżej w opisie filmu i pamiętajcie o promocji właśnie na Hey Happiness. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!